Co to za dziki kotek. Chodź. No chodź. Mru, koteczek przyszedł. Nice. Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj zapraszam Was na recenzję trzeciego tomu serii Wicked Darlings, czyli Grodu, Szmaragdów i Zazdrości, który chyba podobał mi się najmniej. Szybkie streszczenie na początek. Alicja, to pierwszy red flag te, tej części, Alicja nie może zapomnieć o swojej przygodzie w Fairy i tęskni za kotem i za królikiem, i próbuje znaleźć jakiś sposób, żeby tam wrócić. No, ale że sama nie dysponuje aktywną magią, no to nie bardzo ma jak. W międzyczasie odkrywa, że Dorota. Czyli osoba, dziewczyna, sąsiadka, tak właściwie, która zajmuje się jej rodzeństwem, kiedy Alicja pracuje u Drosselmeyera, włada jakąś tam magią i natychmiast to wykorzystuje. Natychmiast daje jej Tama Olk, czyli tą magiczną księgę, i przez wpływy dosyć gwałtownej magii, takiego mocnego przyciągania doroty do pewnej osoby miejsca, nie wiem. Stodołek, w której przebywają dziewczyny porywa tornado i ląduje to tornado na wyspie Oz. Czyli możecie się domyślić, że jest to retelling czarnoksiężnika z krainy Oz i bardzo żałuję, że było tutaj tak mało odrocie. Także kończąc to spoilerowe streszczenie, dziewczyny lądują tym lądowaniem tak samo jak w bajce, baśni. Lądują dosłownie na złej czarownicy ze wschodu, która okazuje się siostrą czarownika, czarodzieja, nie pamiętam. Z zachodu, który swoją drogą jest zielony. To, to, to jest bardzo powtarzane cały czas w tej książce. No i ten oto brat y, przyrzeka zemstę na Dorocie za zabicie jego siostry. Na miejscu Alicja spotyka królika, który pod wpływem klątwy znalazł się akurat w tej wiosce. No i też dowiaduje się, że kot również jest obłożony klątwą, tylko że jest bardziej zdziczały, I guess. To chyba jest odpowiednie słowo, żeby, żeby tak określić. Także podobnie jak w oryginale tego retellingu, nasza drużyna rusza do zamku złego czarnoksiężnika. Jest to zielony czarnoksiężnik, nie mylić z tym z zachodu, który jest dosłownie zielony. No ale o zielonym czarnoksiężniku było już wspomniane w. Królestwie serc i pożądania, więc już troszeczkę e, został on sforszadowinkowany tutaj nam. Także to tyle, jeżeli chodzi o takie króciutkie streszczenie. Ja mam problem z tą książką, słuchajcie, bo z jednej strony podobała mi się, z drugiej czuję tutaj bardzo niewykorzystany potencjał, głównie ze względu na to, że. Niestety tak to odczułam, możliwe, że gdyby rzeczywiście przejrzeć te rozdziały i przeliczyć, e, zupełnie tak nie jest, ale odczułam, że mamy o wiele więcej perspektywy Alicji i jej, no nie mogę powiedzieć, że jej przygoda, bo to jest ta sama przygoda, ale wiecie, no jej perspektywa po prostu, że się powtórzę, wysuwa się na pierwszy plan. Nie trafię tej postaci, ona powinna być, powinna być kreowana właśnie na taką, która szuka tej wiedzy, która chce się, chce poznać świat i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem Alicja, podobnie jak w Królestwie Serc i Pożądania, jest po prostu naiwna, głupia i nie do czytania. Także w tej kwestii absolutnie nic się nie zmieniło. Jeżeli czytaliście drugi tom i chcecie przeczytać trzeci albo czytacie trzeci, no to surprise, Alicja zostaje dokładnie taka sama, jaka była w drugim tomie. Niestety. Za to Dorota Uch, moi drodzy. Dostaliśmy tu postać z przypadłością. Okej, okay, mogę to powiedzieć, bo jest to na samym początku książki. Dorota nie jest po prostu śmiertelniczką, co już wiemy, bo używa magii. Jest ona pół ansili, czyli tymi złymi fej. I ta postać. Od samego początku pokazuje nam, że nie ma w sobie wrodzonej empatii, że ona musiała się nauczyć, jak reagować na ludzi, na ich emocje, jak powinna się zachowywać w danych sytuacjach, a nie że przychodzi jej to naturalnie, co swoją drogą moim zdaniem zostało bardzo fajnie i dobrze opisane. No i do tego współgra ze światotwórstwem, a co do światotwórstwa, no to dostajemy tutaj właśnie krainę Ozy, która jest wyspą. Odizolowaną, przeklętą, no i też pomiędzy intymnymi scenami a intymnymi scenami dostajemy trochę wiedzy o tej wyspie, wiedzy o tym świecie. I fajnie, że on się tak rozrósł tutaj, bo do tej pory przez dwa tomy mieliśmy do czynienia z fairy podzieloną na to dobre królestwo i to gorsze królestwo, a teraz jeszcze dostajemy wyspę. Które jest w ogóle bardzo daleko, i tak właściwie mało osób w ogóle się tam kontaktuje z zewnątrz z nimi. Jest z tego powód oczywiście, no ale to już byłby spoiler, gdybym Wam powiedziała. Niestety w tej części stało się to, co myślałam, że się wydarzy, kiedy sięgałam po pierwszy tom, czyli mamy przesyt. Niesamowity przesyt scen intymnych, scen erotycznych w porównaniu z w, sto, w stosunku do fabuły. I one tutaj niestety przyćmiewają tę fabułę. I wydaje mi się, że trochę szkoda, bo miało to potężny potencjał, żeby to jakoś inaczej rozpisać jakoś szerzej. Wydaje mi się, że z jednej strony było to trochę pospieszone, a z drugiej strasznie rozciągnięte, a tego nie odczuwałam przy poprzednich częściach, więc jest to zdecydowany minus, jeżeli o to chodzi. Styl, bo pamiętam, że zwróciłam na to uwagę, w pierwszej części był... Ale w... szczerze mówiąc, jak o tym myślę, to wydaje mi się, że to kwestia Luizy i jej cringe contentu. W drugiej już było lepiej, bo nie było Luizy i jej cringe contentu. I tutaj też nie ma Luizy, szczęśliwie. I ten styl jest całkiem okej, okay, ale raczej porównywalny do Królestwa Serc. Także tutaj jakiegoś podnażonego progresu nie widzę. Magia pozostaje, tak na dobrą sprawę, bardzo podobna, jeżeli chodzi o Fey. Za to, to też jest część światotwórstwa, która tutaj wchodzi i jest rozbudowywana. Do, jest jeszcze coś do tego wszystkiego. Oprócz tego, że się rodzisz z tą magią, no to dostajemy... I jeszcze więcej informacji na ten temat i na jakieś poboczne, i wiecie. Trudno mi mówić o tej książce, bo nie mam jakichś potężnych podstaw do powiedzenia, to jest do, do dupy, ale też nie mam jakichś dużych podstaw, żeby powiedzieć, to jest to. Na pewno wyszło gorzej w porównaniu z drugim tomem, ze względu właśnie na to, że fabułę to tam mało co było. Ja wiem, że to erotyk i to się rządzi własnymi regułami własnymi zasadami. Ale z drugiej strony, no, jeżeli tworzymy retelling, no to jednak ta fabuła byłaby tutaj wskazana, prawda? A jednak jest jej bardzo, bardzo mało, po prostu. Było mi też smutno, ponieważ w tej części ani razu nie pojawił się cukrowy wróżek. Także mam nadzieję, że w czwartej, bo się dowiedziałam, że czwarta też będzie. <grym> mam nadzieję, że w czwartej już dostaniemy cukrowego wróżka z powrotem. W ogóle nie tęsknię za Luizą, na przykład, za to Dorota, moi drodzy. Ja się spodziewałam, nawet nie, dobra, nie spodziewałam się niczego tak szczerze mówiąc, otworzyłam to i byłam przekonana, że Alicja będzie Alicją i będzie mi trudno to czytać, a Dorota przyszła i uratowała całą treść. Jest bardzo dobrze napisana i jest jednocześnie, nie tyle, że właśnie ona jest taką nieczułą postacią, taką, tak jak już wspominałam, to w, w czym to było? Co to była ta książka? z niedawnych recenzji to było, aha, to na ciebie patrzę, w Zniewolonym Księciu, o tej tak zwanej zimnej jednostce. No to tutaj Dorota z jednej strony jest tego typu postacią, z drugiej niekoniecznie, a jednocześnie właśnie jest taka charyzmatyczna. Kiedy czytałam rozdziały z perspektywy Doroty, no to jak najbardziej szybko się je czytało, przyjemnie się je czytało, nie to co Alicję. Na przykład, także tę postać bardzo chętnie, bardzo chętnie zobaczę dalej. Ten czarodziej z zachodu, czarodziej czarnoksiężnik, Kurde, nie pamiętam, co to było za określenie, też wydaje mi się, że ma potencjał na dobrą postać, na taką impulsywną. Wiecie co? W pewnym momencie on mi się skojarzył z postacią Daimona Salwator z pamiętników wampirów naprawdę zabawny był generalnie, zabawny i, i taki hm, nierozważny momentami. Aha, tak, spoiler, uwaga, spoilery, tutaj od tego momentu chciałam powiedzieć spoilerową rzecz, e, która skończy się w czasie podanym gdzieś tutaj na ekranie. Także jeżeli nie chcecie spoilerów, to przewińcie właśnie do tego momentu. Zostając w temacie tego czarodzieja, czarnoksiężnika, czarownika, nie wiem, z zachodu, to bardzo byłam zawiedziona jedną rzeczą, która wydarzyła się na sam koniec, kiedy on wyjawił Dorocie swoje prawdziwe imię. Ponieważ, moi drodzy, nie ma nic gorszego niż być native'em polskiego, czytając taki retelling, bo to absolutnie wszystko psuje. Słuchajcie, jak ja zobaczyłam w tekście Darek napisane przez C na końcu, to zaczęłam krzyczeć. Absolutnie niedopuszczalne. To było po prostu, to, to było dla mnie straszne. Od razu wysłałam to do Weroniki i aktywnie i zdecydowanie odmawiam nazywania e, zaha, zaka, whatever, Darkiem. Absolutnie nie, to, to nie wchodzi w ogóle, nie, nie ma opcji nawet takiej. Kot i Królik. Moi drodzy, w drugim tomie była tak niesamowicie dobra chemia między nimi, między tomem dwójką. I ja miałam nadzieję, że to się w trzecim, wiecie, co, coś tam się rozwinie, coś tam bardziej będzie ten teges i jestem zadowolona z tego, co przeczytałam w trzecim. To jest jedyna część perspektywy Alicji, która mi odpowiada, czyli kot i królik, którzy w końcu przyswajają uczucia. I to tyle, jeżeli chodzi o spoilery, tak generalnie. Nie wiem, nie, trudno mi mówić jeszcze bardziej o tej książce, bo Średnio mi się podobało, fabuły było mało w ogóle. Nie będę gadać tutaj o scenach erotycznych, bo no po co, bez sensu. Były podobnie cringe'owe jak do tej pory. Także generalnie, jeżeli chodzi o gród Szmaragdów Zazdrości, jest to 4 na 10. Mniej niż drugi tom, więcej niż pierwszy, chociaż szczerze mówiąc, no ciągle się waham co do tego pierwszego. Wydaje mi się, że to było takie... Musiałabym to przeczytać drugi raz, ale z drugiej strony bardzo nie chcę przechodzić przez cringe content Luizy znowu. Czy polecam? Tak średnio, ale generalnie cała seria mi się podoba i będę czytać czwarty tom. I wydaje mi się, że powinien być trochę lepszy, chociaż tendencja jest dosyć spadkowa w tym momencie. Ale za to czwarty tom ma być retailingiem Królowej Śniegu. E, trochę się boję, bo Królowa Śniegu to jest moja... Ulubiona baśń z dzieciństwa. Także może będzie ciekawie. Zobaczymy, zobaczymy, okaże się. Na pewno dam wam znać, jak skończę. Także, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to koniecznie zostawcie komentarz o treści Zielony Darek. Tak, myślę, że to. To jest największy disappointment tej książki, Darek. Więc zostawcie komentarz treści zielony Darek. No i jeżeli czytaliście już Gruz szmaragdów i zazdrości, to koniecznie dajcie znać co wy o tym. Myślicie, czy wam się podobało, czy nie, bo tak też może być. A my widzimy się następnym razem. Pa!